Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, finanse przedsiębiorstw i jeszcze wiele innych. Całość oferty możecie znaleźć na zadania-projekty.pl. Oczywiście od razu możecie załączać swoje zadania na zadania-projekty@wp.pl. Tam załączacie swoje pliki, a ja gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Na stronie internetowej oczywiście możecie znaleźć zarówno zakres przedmiotów, z których mogę udzielić pomocy, ale również zasady współpracy ze studentami. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów przedsiębiorstw, a dokładnie ze sposobu obliczenia marginesu bezpieczeństwa. Generalnie chodzi o to, że mamy jakąś tam firmę, która się zajmuje znowu ten sam typ zadania, czyli jakaś sprzedaż, produkcja krzeseł i mamy jednostkowe koszty wynoszące 15 zł i koszty stałe 126 tysięcy, koszty finansowe 6 tysięcy zł i cenę sprzedaży 35. Jeżeli polecenie brzmi oblicz margines bezpieczeństwa działania, jeżeli firma zamierza wytwarzać 20 tysięcy sztuk krzeseł miesięcznie, to w tym momencie musimy znaleźć wzór na początek na margines bezpieczeństwa działania. Ten, który ja tutaj zapisałam, to jest tak zwany procentowy, czyli on wyraża się dokładnie udziałem procentowym tej produkcji, o ile ją można zmniejszyć, żeby nadal osiągać dodatnie wartości zysku operacyjnego. Jeżeli tutaj zauważycie, to XP to rozumiemy jako ta produkcja planowana, że zamierza wytwarzać 20 tysięcy sztuk. Czyli XP oznaczamy produkcja planowana, czyli ten poziom 20 tysięcy, a XI to jest ilościowy próg rentowności. Na innym filmie, dokładnie na tych danych, na moim profilu na YouTubie na pewno znajdziecie, jak obliczać na podstawie tych danych ilościowy próg rentowności. On wynosi w tym momencie 6600, z czego to wynika, to mówię, zobaczycie na innym oddzielnym filmie, dokładnie te same dane. A tutaj skupiamy się na obliczeniu marginesu bezpieczeństwa. I zwróćcie uwagę, że sama różnica między 20 tysięcy, czyli ta jakby maksymalna produkcja, a 6600 jest to ten margines bezpieczeństwa, ale wyrażony jednostkowo, czyli bezwzględnie w sztukach. A jeżeli to jeszcze raz podzielimy przez tą maksymalną produkcję, jaką możemy osiągnąć, czyli 20 tysięcy sztuk, oznacza to tyle, że te 67% jest to dla nas ten maksymalny spadek, o ile można zmniejszyć produkcję, żeby dojść do progu ilościowego. Czyli oznacza to tak, jakbym miała założoną produkcję 20 tysięcy, chcę zejść do progu 6600 i w tym momencie o ile to jest spadek. Czyli na końcu wiadomo mamy 6600, czyli ta różnica faktycznie to jest 20 tysięcy minus 6600, ale w porównaniu do tego, co jest tym punktem odniesienia, czyli ta maksymalna produkcja, możemy to uznać, że jest to w tym momencie spadek do 67%, dlatego możemy w tym momencie powiedzieć, że naszą sprzedaż bieżącą możemy zmniejszyć nawet aż o 67%, aby nadal generować zyski, ale o więcej niż o 67% nie możemy zmniejszyć naszej produkcji, bo to by oznaczało, że zamiast ponosić jakiekolwiek zyski, czyli dodatni zysk operacyjny, zaczynamy ponosić straty. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło wyznaczania marginesu bezpieczeństwa zarówno ilościowego, jak i procentowego. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, wejdźcie na zadania-projekty.pl, stronę internetową tylko moją. Tam jest zarówno zakres przedmiotów, z których udzielam pomocy, jak i zasady współpracy ze studentami. Możecie też od razu załączyć zadania na zadania-projekty@wp.pl. Ja, gdy będę tylko miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Wy jak najwięcej rozwiązujcie zadań, bo tylko to będzie Wam gwarantowało zaliczenie czy kolokwium, czy egzaminu. Zaglądajcie na playlisty, z każdego konkretnego przedmiotu umieszczam oddzielną playlistę. Jeśli potrzebujecie, to udostępniajcie te filmy znajomym. Ja Was serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, czy poszczególnych filmów i
Życzę Wam powodzenia w nauce i cierpliwości.